Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj! Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego 8 modułu kursu Technika w rolnictwie. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Woda jest jednym z najważniejszych czynników produkcji roślinnej. Nadmierne uwilgotnienie gleb opóźnia lub uniemożliwia wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych, wykorzystanie maszyn i urządzeń, przeprowadzenie wypasu i tym podobne. Natomiast niedobór wody obniża tempo wzrostu i rozwoju roślin, przyczynia się do spadku plonu, sprzyja pojawieniu się niektórych gatunków chwastów. Dlatego konieczne jest stosowanie w gospodarstwie rolnym melioracji wodnej. Meliorację wodne obejmują budowę urządzeń mających na celu odprowadzenie z gleby nadmiaru wody, melioracje odwadniające bądź uzupełnienie ich okresowych niedoborów, melioracje nawadniające. W zależności od pełnionych funkcji i parametrów urządzenia melioracji wodnych dzieli się na podstawowe, budowle piętrzące, ujęcia służące do poboru wody, kanały, rurociągi o średnicy co najmniej 0,6 metra, budowle regulacyjne oraz przeciwpowodziowe, zbiorniki wodne. Szczegółowe. Rowy, drenowania, rurociągi o średnicy poniżej 0,6 metra, stacje pomp do nawodnień ciśnieniowych, ziemne stawy rybne, groble, systemy nawodnień grawitacyjnych i ciśnieniowych. Odwadnianie polega na odprowadzeniu nadmiaru wody z profilu gleby i obniżeniu poziomu wód gruntowych. Przeprowadza się je za pomocą rowów otwartych lub za pomocą drenowania. W zależności od pełnionych funkcji rowy dzielimy na osączające – odprowadzają nadmiar wody, zbierające – odprowadzają wodę z rowów osączających, opaskowe – zapobiegają spływowi powierzchniowemu wody z terenów położonych wyżej od meliorowanego terenu, obwodowe – zabezpieczają przed wodami powodziowymi. A oto wady i zalety odwadniania za pomocą rowów otwartych. Zalety. Duża przepustowość. Sprawne odprowadzenie wody z powierzchni pól po opadach. Mała materiałochłonność wykonania rowów. Wady. Zmniejszenie powierzchni produkcyjnej o 5-10%. Utrudnienie mechanizacji prac. Znaczne nakłady na konserwację. Urządzenia melioracyjne narażone są na szkodliwe działanie wielu czynników atmosferycznych, przepływającej wody, zarastającej roślinności, działalności człowieka i zwierząt. Dlatego wymagają corocznej konserwacji, która zapewnia im należytą sprawność. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.